Dzień dobry, szanowni państwo. Przed nami kolejna odsłona dramatu, jakim jest procedowanie ustawy o zmianie definicji gwałtu zaproponowanej przez Lewicę. W pierwszym akcie tego dramatu Lewica przedstawiła projekt ustawy, który był legislacyjnym koszmarem i pozostawiał ogromne pole do nadużyć i wątpliwości. Sejm dostrzegł to i na komisji kodyfikacyjnej zajęto się tym projektem ustawy w taki sposób, że teraz zamiast legislacyjnego koszmarku mamy legislacyjnego potworka, posklejanego z fragmentów tego, co mieliśmy w obecnie obowiązującej definicji i fragmentów tego, czego życzyła sobie Lewica. Niczego to nie rozwiązało, niczego to nie poprawiło. Mamy nadal ustawę, która pozostawia sądownictwu i zwykłym obywatelom więcej znaków zapytania, więcej wątpliwości, niż daje odpowiedzi, niż daje jasności prawa. Jeżeli ta ustawa w takiej formie wejdzie w życie, jeżeli zostanie przegłosowana przez Sejm, to nikt tak naprawdę nie będzie miał żadnych jasnych wytycznych, tak? Żadnej pewności prawa co do tego, czym właściwie jest gwałt, jak gwałt w polskim porządku prawnym jest zdefiniowany i kto w jakiej sytuacji za zgwałcenie może zostać skazany. Nie dlatego, że normalny człowiek nie wie tego intuicyjnie, tak? Ale dlatego, że sądy znajdą się w sytuacji całkowitej niejasności prawa. Lewica działa tak, jak zawsze działa Lewica. Wpisuje naiwnie do ustawy to, co wydaje im się, że jest najlepsze, to, co jest pożądane, nie zastanawiając się nad tym, jakie będą faktyczne skutki takich działań. A skutki będą takie, że w momencie, kiedy do ustawy zostanie wpisana, doklejona, tak, do tej obecnej definicji przesłanka zgody, to nie będzie ani jasne, kiedy ta zgoda ma być wyrażona, ani w jakiej formie ma być wyrażona, ani przez jaki czas, w jaki sposób sąd może to zweryfikować. Faktycznym skutkiem wprowadzania takich przepisów będzie likwidacja domniemania niewinności. I to w żaden sposób nie przyczyni się do większej ochrony ofiar, dlatego że Lewica w toku tych prac legislacyjnych zrezygnowała ze zwiększenia ochrony ofiar. Między innymi zrezygnowała z postulatu zakwalifikowania przestępstwa zgwałcenia jako zbrodni, co akurat ze wszystkich postulatów Lewicy w tym obszarze było dobrym postulatem. I właśnie ten jeden dobry postulat został przez Lewicę w toku prac legislacyjnych odrzucony. Zamiast tego mamy przy braku jakiejkolwiek powiększonej ochrony osób pokrzywdzonych, tak, ofiar przestępstw, mamy zwiększenie zagrożeń dla wszystkich pozostałych. Zwiększa się to, co widzieliśmy w czasie fali zdarzeń objętych tym łącznym mianownikiem mitu, że po prostu niektóre osoby, nie tylko kobiety zresztą, sięgają po oskarżenie o gwałt, oskarżenie o molestowanie, jako narzędzie do zarabiania pieniędzy, jako narzędzie do wygrywania batalii sądowych, jako narzędzie do zdobywania sławy. I wszyscy, którzy obecnie są na takie zagrożenia nastawieni, właśnie zagrożenia dotyczące oszczerstw, fałszywych oskarżeń, po wprowadzeniu zmian prawnych proponowanych przez Lewicę będą zagrożeni znacznie, znacznie bardziej. Jeżeli chcemy walczyć z przemocą seksualną, Konfederacja ma na to receptę. Nie jest tą receptą pozbawianie Polaków domniemania niewinności. Recepty w tej sprawie bardzo proszę, żeby przedstawiła Marta Czech, zastępca rzecznika prasowego Konfederacji. Szanowni państwo, widzimy, czym zajmuje się Lewica. Standardowo bawi się w zmiany definicji, w filozofowanie nad nomenklaturą, w redefinicję pojęć. Tymczasem biorąc pod uwagę sytuację, jaką mamy w kraju, należałoby tu wdrożyć, że tak ujmę, na gwałt i w pierwszej kolejności inne działania, mianowicie zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, w tym polskim kobietom, rodzinom, dzieciom i zareagować i likwidować rzeczywiste, faktyczne zagrożenia, jakie na nas czyhają. I jakie to są zagrożenia? Otóż bierzemy pod uwagę chociażby nie nasze uprzedzenia, ale statystyki i dane Eurostatu. Jeśli chodzi o zbrodnie i proceder gwałtu, spójrzmy na Europę Zachodnią. W przypadku gwałtów liderami są takie kraje jak Francja i Belgia.
i bierzemy na tapet te statystyki. Otóż we Francji i w Belgii te statystyki są przodujące, mianowicie mamy 30 średnio gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców. W dalszej kolejności mamy Austrię, gdzie to jest wskaźnik rzędu 15 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców, dalej Luksemburg prawie 13, Holandia ponad 11, Niemcy prawie 11. I zgadnijcie Państwo, jak na tym tle krajów Europy Zachodniej plasuje się Polska. Ile razy mniej gwałtów mamy w Polsce? 2, 3, 5? Otóż nie, drodzy Państwo. Biorąc pod uwagę liderów, gdzie ten wskaźnik jest rzędu 15, mamy, gdzie ten wskaźnik jest rzędu 15 razy więcej niż w Polsce, mamy się z czego cieszyć. Jeszcze u nas ten wskaźnik jest zaledwie niespełna 2 na 100 tysięcy mieszkańców. I mamy jeszcze jedne dane naukowców ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund, którzy wzięli ostatnio na tapet ponad 3 tysiące wyroków wskazujących w sprawach gwałtów, jeśli chodzi o lata 2000-2015. Otóż okazało się, że większość skazanych sprawców to niestety imigranci. I tych właśnie imigrantów Lewica chce do Polski sprowadzać w sposób niekontrolowany, w sposób masowy. Chce im pomagać w nielegalnym przebywaniu na terenie naszego kraju i utrzymywać ich w Polsce na nasz koszt. A przed smakiem tego, co może czekać polskie kobiety, są choćby ostatnie sytuacje związane z tak zwanymi taksówkami, przewozami dotyczącymi taksówek na aplikacje, gdzie udokumentowano kilkadziesiąt takich procederów, głównie z udziałem imigrantów, między innymi Uzbeków, Tadżyków, Gruzinów. Znalazł się nawet obywatel Turkmenistanu. Przypominam, były to napaści na kobiety na tle seksualnym i dotyczące przemocy na tle seksualnym. My nie chcemy w Polsce drugiej Francji, drugiej Belgii. Mówię to w imieniu polskich kobiet. My nie chcemy tego, co wydarzyło się we Włoszech w Rimini. Nie chcemy takiego Sylwestra pamiętnego, jaki wydarzył się w Kolonii. To są realne zagrożenia. My mamy za zadanie jako politycy i również nasz rząd dbać o bezpieczeństwo Polaków, polskich kobiet, polskich rodzin i dzieci, a nie bawić się w bezproduktywne dumanie nad definicjami. I żeby to jeszcze było bezproduktywne dumanie, drodzy Państwo, to prowadzi, jak już wspomniał mecenas poseł Wawer, do psucia prawa, klasycznej zasady domniemania niewinności. I jeszcze dodam bardzo osobiście, drodzy Państwo, jeśli chodzi o gwałt, to de facto tym gwałtem na psychice polskich kobiet jest właśnie wprowadzanie na teren naszego kraju nielegalnie przebywających głównie mężczyzn z obcej kultury, obcej cywilizacji, w dużej liczbie migrantów, przez których my drżymy, czujemy się niekomfortowo, stresujemy się jako kobiety, zarówno o bezpieczeństwo nasze, naszych rodzin i naszych dzieci. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękujemy bardzo. Dobra, dziękujemy.